Witam. W tym filmie przybliżę Wam filozofię, jaką kieruje się dr Joe Dispenza i krótko omówię książkę jego autorstwa Wymień umysł na lepszy model, którą uważam za wartą polecenia. Dr Joe Dispenza studiował biochemię, jest lekarzem, naukowcem oraz wykładowcą na Quantum University w Honolulu na Hawajach. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie nauk ścisłych, stopień doktora nauk ścisłych oraz stopień doktora chiropraktyki. Ten autor, mówca, badacz i chiropraktyk łączy dziedziny takie jak fizyka kwantowa, biologia i genetyka, neurobiologia, biochemia mózgu, ukazując nam potężne możliwości ludzkiego umysłu. Jako międzynarodowy wykładowca został zaproszony do przemawiania w ponad 33 krajach na 6 kontynentach. Joe Dispenza stwierdza jasno i z pełnym przekonaniem, że możemy dostrajać się do częstotliwości pola energii kwantowej, jak również możemy zainicjować głębokie przekształcenie myślowe, aby świadomie zmienić chemię naszych mózgów. Uważa on, że człowiek dysponuje mocą tworzenia rzeczywistości według własnego uznania. Twierdzi, że aby odmienić swoje życie, wszystko co należy zrobić, to zlikwidować negatywne przyzwyczajenia, a do umysłu wgrać nowe postrzeganie siebie, używając do tego stanu medytacji, łącząc w tym stanie myśl i emocje. Przekonuje, że przez pracę nad sobą w medytacjach możecie uzdrowić swój organizm z chorób i spełnić pragnienia, które macie co do swojego wymarzonego, idealnego życia. Uświadamia, że sami potrafimy sobie szkodzić, ale możemy się też sami uzdrowić. Jesteśmy w stanie zaprogramować nasze życie tak, aby stało się czymś pięknym. A wszystko to można osiągnąć łącząc się poprzez medytację z polem energii kwantowej i w tym stanie skupić swoją uwagę na życiu, którego pragniemy. On sam każdego ranka po przebudzeniu myśli o tym, kim chce być, zastanawia się, czego chce dziś dokonać i przeżywa to w sobie tak mocno, jakby to już się działo i było realne. Dr. Joe mówi o tym, że musicie zrozumieć, że myśli, które pojawiają się w waszych umysłach, są ładunkiem elektrycznym w polu kwantowym. Uczucie, które okazujecie, jest ładunkiem magnetycznym w polu kwantowym. To, w jaki sposób myślicie i w jaki sposób czujecie, przekazuje elektromagnetyczny podpis w waszym życiu. To ma wpływ na każdy pojedynczy atom w waszym świecie. Wasza przeszłość tworzy waszą przyszłość. Musicie zmienić całkowicie swoje czucie i myślenie. I wtedy projektujecie nową przyszłość, taką przyszłość, jaką chcecie. A zmian tych dokonujecie podczas medytacji. Dispenza stara się uświadomić nam, że pole kwantowe to niewidzialne pole informacji, które istnieje poza czasem i przestrzenią. A informacja pochodzi od cząsteczki subatomowej, mikroorganizmu, która tworzy zaawansowaną formę ludzką. Miłość, zdrowie, wolność, dobrobyt istnieją jako potencjał w polu elektromagnetycznym. Musicie więc dopasować waszą energię z potencjałem istniejącym w polu kwantowym. To, w jaki sposób myślicie i czujecie, ma wpływ na wasze przeznaczenie. Joe Dispenza tłumaczy, że to, co myślicie, ma ogromne znaczenie. Prosi, by pamiętać, że zawsze umieszczacie energię tam, gdzie jest wasza uwaga. Więc w większości otrzymujecie złe rzeczy, bo jako obserwatorzy kwantowi skupiacie się na tym, co znane i dokładnie to otrzymujecie. Niestety w 80% skupiamy się na rzeczach negatywnych. Jeśli zaczniecie kierować uwagę, zaczniecie tworzyć zmiany. Teraz kilka słów o książce Wymień umysł na lepszy model. Ta książka uświadamia nam, że naprawdę to, co myślimy i to, jak czujemy, wpływa na naszą przyszłość, tworzy naszą przyszłość. Dispenza stara się w prosty sposób wyjaśnić bardzo trudne zagadnienia dotyczące wiedzy z dziedziny fizyki kwantowej i biochemii mózgu. Uświadamia nam on, dlaczego do tej pory nie udało nam się zmienić życia i co należy zrobić, żeby osiągnąć to, czego pragniemy.
W książce znajdują się techniki, które każdy z Was może zastosować. Są to techniki umożliwiające rozpoczęcie pracy nad dowolną sferą swojego ja i dokonanie niebywałych, niewiarygodnych zmian we wszystkich aspektach życia. Techniki, dzięki którym każdy z Was będzie mieć okazję poeksperymentowania z polem kwantowym, energią kwantową. Książka ta ukazuje nam prawdziwe możliwości ludzkiego umysłu. Znajdziecie w niej instrukcję, w jaki sposób poprawić pracę Waszego mózgu i zacząć korzystać z potęgi własnych możliwości. Dowiecie się, jak działa mózg, co to jest pole informacyjne, czy inaczej pole kwantowe, i jak pracując z medytacją możemy zmienić postrzeganie siebie i świata i wpłynąć świadomie na wybór naszych myśli, naszego życia. Pokazuje nam, jak możemy porzucić nasze stare, narzekające, zużyte ja i zastąpić je nowym, świeżym, pozytywnym ja. Autor prezentuje również 4-tygodniowy program modyfikacji własnego umysłu na taki, który odpowiadałby wymarzonej przyszłości jej posiadacza. Głównym narzędziem, z którego będziecie korzystać w tym programie, są medytacje, które ułatwią wprowadzenie kluczowych zmian w życiu. Dispenza uświadamia nam w swojej książce, że istnieje wyższa inteligencja, która daje nam życie i może uzdrowić nasze ciało, nasz umysł, naszą rzeczywistość. Opisuje, że wszyscy badani, doświadczający cudownych uzdrowień i zmian w swoim życiu, wierzyli w istnienie wyższej inteligencji, niezależnie od tego, czy nazywali ją Bogiem, czy podświadomością, czy energią kwantową. Uświadamia nam też, że każda myśl wywołuje reakcje biochemiczne w mózgu. Mózg z kolei uwalnia substancje, które dostają się do krwi i odczuwane są w postaci określonych uczuć, emocji i stanów świadomości. Kiedy myślisz pozytywnie, twój mózg wytwarza substancje, które odpowiadają za to, że czujesz się lepiej. Zaś negatywne uczucia przyczyniają się do wywołania stresu, który, jak wiadomo, niszczy nas w bardzo głęboki sposób. Dispenza przekonuje nas, że głęboka i trwała zmiana tak naprawdę jest zawsze zmianą na poziomie tożsamości. Poprzez pracę nad myślami stajemy się kimś innym. Powstaje wtedy nowe ja, ponieważ trwała zmiana zachodzi głęboko w nas samych. Autor opisuje, jak ważna jest zdolność maksymalnego skupienia uwagi. Jeśli naprawdę potrafimy skupić uwagę, to podczas medytacji rzeczywistość wyobrażona staje się dla mózgu bardziej realna od rzeczywistości rejestrowanej w zwykłym stanie świadomości. I co za tym idzie, zaczyna manifestować się w naszym życiu. Umiejętność takiego skupienia wymaga treningu, pracy nad umiejętnością poprawnej wizualizacji, wymaga też dyscypliny w treningach. Jeśli uda się Wam naprawdę skupić uwagę nad myślami, to macie wtedy w ręku narzędzie do prawdziwego kształtowania samego siebie i swojej podświadomości. Polecam więc serdecznie tę książkę. Zapraszam Was również do medytacji według Dispenzy, którą nagram dla Was wkrótce. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.